Cześć kochani, witam serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj poradnik do Niewileta, mojej ulubionej postaci w calusieńkiej grze. Można powiedzieć, że na takiego husbanda czekałam aż 3 lata, więc mam nadzieję, że ogrom wiedzy, jaki na jego temat mam, przyda wam się. I no cóż, nie będę przedłużać, zaczynamy! Zrozumieć, jak postać działa, należy poznać talenty. Jeśli chodzi o normal ataki, w zasadzie nic tutaj specjalnego. Można powiedzieć, że jak przy każdym kataleście, pojedyncze ataki, maksymalnie 3 staki, które zadają Hydro Damage. Przy pierwszym uderzeniu, drugim i trzecim w następujący sposób to się skaluje. Natomiast przy charge atakach zaczyna robić się już tutaj ciekawie. Powiązane one są z takimi kropelkami, o których będzie w dalszej części naszego poradnika, aczkolwiek jeśli chodzi o ten taki wir wody, który się tworzy, w momencie gdy tych kropelek nie ma, tworzy on się bardzo długo i zadaje co jakiś czas naszemu Niewilecie obrażenia w postaci utraty HP. W momencie, gdy mamy kropelki na polu walki, zabiera 3 kropelki, od razu się już ładuje, więc jakby nie musimy czekać tego, wiecie, długiego procesu i od razu zadaje damage, a dodatkowo przywraca mu HP, ale o tym w dalszej części. Jest to naprawdę przeogromny damage, jeśli chodzi o Niewileta i zdecydowanie polecam tego używać jak najczęściej się da. Jeśli chodzi o plunging ataki, czyli takie, gdy sobie, wiecie, zeskakujemy i uderzamy w dół, zadają one AOE Hydro Damage i tak w zasadzie tutaj nic więcej do dodania. W momencie, gdy używamy jego pierwszego skilla, zadajemy AOE Hydro Damage. Gdy trafi to przeciwników, wtedy pojawiają się 3 kropelki na polu walki, o których już właśnie wspominaliśmy przy tych normal atakach i charge atakach. I właśnie tego skilla tak naprawdę będziemy używać non-stop, by używać charge ataku, więc jest to bardzo ważne przy Niewilecie, by o niego zadbać. Jak widzicie, ten skill skaluje się z jego HP. Jeśli chodzi o jego ulta, zadaje on AOE Hydro Damage, który jest zależny od jego maksymalnego HP. To co jest ważne, regeneruje on nam 6 kropelek w pobliżu. To jest chyba najbardziej OP talent, jaki widziałam na jakiejkolwiek postaci. W momencie, gdy robi się którakolwiek z tych tak naprawdę reakcji tutaj żywiołowych przez członka drużyny, jeden z tak Pass Dragonic Glories jest gwarantowany dla Niewileta na 30 sekund. Maksymalnie możemy to zestakować do 3 staków. A sprawia to, że charge ataki, których no nie ukrywajmy, głównie będziemy tutaj używać, zadają 110, 125 lub nawet do 160% oryginalnego damage'a. Więc jest to naprawdę fajny boost. Dodatkowo to, co warto mieć na uwadze, to te staki, niezależnie od tego, jaką reakcję sobie wywołamy, sobie jakby istnieją niezależnie. Jeśli chodzi o ten talent, no to on właśnie odpowiada tutaj za Hydro Damage Bonus na naszym Niewilecie i za każdy 1% jego HP większego niż 30% maksymalnie HP, dostaje on 0,6 Hydro Damage Bonusu. Maksymalnie można sobie to podstekować do 30%. No a jeśli chodzi tutaj o ten bonusik, myślę, że wielu z nas podczas odkrywania Fontaine go uwielbiało. Zwiększa on sprinta pod wodą o 15%. No dobrze, teraz pewnie domyślasz się już, w co będziemy ładować naszego Niewileta, ale na wszelki wypadek powiem dokładnie. Jeśli chodzi o HP, tego potrzebujemy jak najwięcej. Najlepiej by był powyżej 30k, 31 to już jest dobrze. Tak naprawdę im więcej, tym lepiej. Jeśli chodzi o jego crit rate, to będzie zależne od tego, na jakich artefaktach będziesz go posiadać. W przypadku tego artefaktu, który polecę jako pierwszy,
30% już tutaj powinno wystarczać. W przypadku sytuacji, gdy macie jakieś standardowe sety, no to tak naprawdę tutaj już wtedy już powinno być 60%. Crit Damage tak naprawdę od 200 w górę już jest dobry, aczkolwiek biorąc pod uwagę, jak fajnie można Newvileta zbudować, tak naprawdę dopiero powyżej 280 będziecie w stanie zobaczyć, jaka z niego jest bestyjka, a 300 naprawdę jest mega prosto osiągnąć, więc polecałabym Wam się po prostu o to starać. Energy Recharge tak naprawdę im więcej, tym lepiej, aczkolwiek nie musisz się tym mega przejmować, jeśli masz jakąś inną hydro postać w teamie. No i oczywiście nie może mu zabraknąć hydro bonusu. No dobrze, ale jak to osiągnąć? Przechodzimy do broni. I tutaj najlepszą bronią na Newvileta zdecydowanie będzie Tome of the Eternal Flow. Jak wiemy, zbliża się jego rerun i ja osobiście zdecydowanie polecałabym po tą broń losować. Nie tylko jest to broń dla katalistów, która w chwili obecnej posiada największy crit damage, to jeszcze na niego jest naprawdę po prostu cudowna. Zwiększa ten crit damage o ogromną ilość, bo 88%, a dodatkowo pomaga mu z HP. Zwiększa mu HP o 16%. Przy charge atakach pomaga mu dodatkowo i kiedy się zwiększa lub zmniejsza jego HP, zwiększa mu atak o 14%. Dodatkowo to może się stakować 3 razy. Żeby tego było mało, pomaga mu z energią, więc tak naprawdę wtedy w statach, tak jak Wam wspominałam, nie trzeba się aż tak mocno przejmować, na przykład z takimi rzeczami jak chociażby Energy Recharge, więc naprawdę uważam, że jest to godna uwagi i Waszych losów broń. Drugą propozycją z mojej strony będzie tutaj Kagura's Verity, czyli broń, którą możecie mieć, jak na przykład macie Yaemiko. Zwiększa ona bardzo ładnie crit damage, bo tak naprawdę o 60 parę procent. Dodatkowo pomaga z elemental skillem i elemental damage bonusem, więc myślę, że jak najbardziej powinna się na nim dobrze sprawdzić. Jeśli grasz już jakiś czas, jest szansa, że posiadasz w swojej kolekcji Lost Player of the Sacred Winds. O! Dziękuję bardzo! Jeśli chodzi o tą broń, daje ona 33% crit rate'a, co sprawia, że tak naprawdę nie musimy się wtedy już, budując go crit rate'em, wcale przejmować i możemy się skupić stricte na crit damage'u i HP, co uważam, że no dużo ułatwia jego budowanie. Pomaga ona z movement speed'em i elemental damage'em. Jak najbardziej jest to w porządku. Z innych opcji, jeśli chcesz załadować w Battle Passa, Sacrificial Jade jak najbardziej tutaj się nada. Przede wszystkim jest to broń, która zwiększa crit rate'a, oprócz tego pomaga właśnie ze zwiększeniem HP i Elemental Mastery, więc jak najbardziej będzie na niego dobra. Free to play opcji natomiast proponowałabym Prototype Amber, który daje HP naszemu Newviletowi, a oprócz tego pomaga z Elemental Burstem lub Favonius Codex, który pomaga z Energy Recharge'em, jeśli naprawdę tego potrzebujesz, bo uważam, że naprawdę jest to marnotrawstwo innych rzeczy, jeśli chodzi o Newvileta, ale za to pomaga z krytami, ponieważ one wtedy mają szansę na przywracanie dodatkowej energii, co sprawia, że no tak naprawdę wtedy Newvilet jest mega bateryjką. Dobrą opcją jest również ta broń z shopa. Pamiętajcie, że w Paimon Bargains raz na jakiś czas się te bronie zmieniają, także wkrótce kolejna edycja. Aczkolwiek zawsze jak są te czerwone, to polecam je kupować, ponieważ one mają kryty. No i jak widzicie, tutaj broń daje nam crit damage, a dodatkowo bonus na atak. Nie mogę też nie wspomnieć o tym, że Jadefall Splendor jest również bardzo, ale to bardzo dobrą bronią na Newvileta, wręcz często w rankingach w topce numer 2, numer 3. Jest to broń, która zwiększa HP, dodatkowo pomaga z Elemental Burstem, stwarza takiego shielda, a dodatkowo pomaga z energią i Elemental Damage'em.
Nie będę jednak ukrywać, że o ile broń jest naprawdę na niego świetna i tak samo jak prototyp Amber będzie się sprawdzać na postaci, muszę jednak przyznać, że nie jestem zwolennikiem dawania broni na HP dla Newvileta, ponieważ uważam, że jesteśmy w stanie zdobyć naprawdę to innym sposobem, a będzie tego wystarczająco. Raczej sugerowałabym się tutaj, by skupiać się na krytach. No dobrze, no to teraz jak wygląda sytuacja z artefaktami? Powiem Wam, że wręcz przepięknie. Jeśli macie możliwość założyć na niego hunterka, to nie ukrywam, że jest to najlepszy set pod naszego Newvilecika. Już sam tupis sprawia, że normal i charge ataki zadają 15% więcej damage'a, a nie ukrywajmy, że charge ataku będziemy używać dosłownie non-stop. Jeśli chodzi o Forpisa, pomaga on nam bardzo z crit rate'em. W momencie, gdy HP się zwiększa lub zmniejsza na postaci, co tak naprawdę na Newvilecie, no słuchajcie, bajecznie łatwo robić, stakuje nam się crit rate. Za pierwszym razem jest to 12% więcej, maksymalnie może się stakować 3 razy, czyli w teorii możemy uzyskać do 36% więcej crit rate'a. Jeśli nie masz jeszcze tego seta wyfarmionego, możliwe jest założenie na nim Heart of Death. Jest to tak naprawdę set, który większość z nas powinna posiadać, no bo farmiliśmy go na samym starcie gry. Jest to set właśnie pod tego Hydro Damage Bonus, który pomaga z Elemental Skillem, Normal i Charge Atakami, więc jak najbardziej na niego się nadaje. O ile jest naprawdę bardzo dobry, o tyle po prostu nie nadrabia tej ilości przewagi w krytach, tak jak hunterek, dlatego mimo wszystko hunterka polecałabym bardziej niż Heart of Death. Jeśli z kolei jesteś w sytuacji, gdzie posiadasz trochę tego, a trochę tego, jak najbardziej te sety możesz złożyć na tupisach, wtedy będziesz mieć bonus właśnie pod normal i charge ataki oraz pod hydro damage, i póki nie wyfarmisz właśnie hunterka, możesz nosić to w ten sposób. Muszę jednak przyznać, że jeśli masz możliwość założyć Forpisa Heart of Death, to w większości przypadków będzie minimalnie silniejszy niż ta kombinacja. A propos tupisów, możecie jeszcze zrobić dowolną kombinację z właśnie tupisem setów, które dają Hydro Bonus i tupisem albo właśnie tego hunterka, albo setów, które zwiększają HP. No i przechodzimy do tego, jakie staty powinny się tutaj znajdować. Jeśli chodzi o standardowe dwa kwiatki, no nie będziemy ukrywać, oczywiście tutaj HP na kwiatuszku, tutaj atak na pióreczku. Nie ma co udawać. Jeśli chodzi o dalsze staty, tutaj robimy HP, tutaj robimy Hydro Damage Bonus, a tutaj najlepiej Crit Damage. Jeśli jednak jakimś cudem brakuje Ci crit rate'a i musisz koniecznie, no to wtedy możesz założyć crit rate'a. Jeśli chodzi o substaty, myślę, że jest już to widoczne, ale jeśli jeszcze nie, przede wszystkim skupiamy się na HP i na krytach. To są nasze dwa priorytety. Miele widziane oczywiście są takie rzeczy jak Energy Recharge, jak Elemental Mastery, natomiast nie są one tutaj priorytetem i nie są najważniejsze, więc jeśli się trafią, to ok, lepsze niż na przykład dawanie defa, czy nawet i ataku, aczkolwiek, tak jak mówię, no nie jest to w żadnym stopniu nasz priorytet. No i przechodzimy do konstelacji, które moim zdaniem mega, ale to mega polepszają Newvileta. Nie zmienia to jednak faktu, że już jest świetną postacią na samym starcie i tak naprawdę nie potrzebujecie ich wcale. Jednakże jeśli chcielibyście zainwestować, to warto wiedzieć w co. Pierwsza konstelacja pomaga ze stakami Past of Dragonic Glories, ale oczywiście najpierw trzeba mieć ten talencik odblokowany.
Dodatkowo pomaga z rezystansem i tak naprawdę przeszkadzaniem tutaj z jego charge atakiem, przez co jeśli mobek Was zaatakuje, jest on w stanie dalej go wykonać, nie anuluje to jego animacji, co moim zdaniem bardzo, ale to bardzo mocno zmienia naszego Newvillecika. Jeśli chodzi o konstelację drugą, przede wszystkim pomaga z pasywnym talentem Here to the Ancient Sea Authority, którego zwiększa staki i w momencie, gdy mamy charge ataka, zwiększa jego crit damage o 14%, dodatkowo maksymalnie zwiększa to do 42%. Więc myślę, że jest to naprawdę warte również uwagi, no bo jednak od 14 do 42% więcej, no nie ukrywajmy, że zmienia to wiele. Jeśli chodzi o konstelację trzecią, standardowe, takie wiecie, podbicie o 3 poziomy, jeśli chodzi o skilla. Konstelacja czwarta sprawia, że w momencie, gdy Newvillet jest na polu walki i się uleczy lub zostanie uleczony, jedna kropelka zostanie wygenerowana i to maksymalnie pojawia się co 4 sekundy. Jeśli chodzi o piąteczkę, zwiększa ona kolejnego skilla o 3 poziomy, maksymalnie łącznie wtedy do 15 levela to leci. No i szósta konstelacja, która jest bardzo ciekawa, w momencie gdy Newvillet używa swojego charge ataku, wchłania te takie kropelki i każda wchłonięta kropelka wydłuża ten charge atak o 1 sekundę. Dodatkowo, kiedy ten Equitable Judgment trafi w przeciwników, wystrzeliwuje dwa takie dodatkowe prądy co 2 sekundy, z których każdy zada 10% maksymalnego HP Newvilleta jako Hydro Damage. Damage rozpatrzony w ten sposób będzie liczony jako damage z tego właśnie tutaj Equitable Judgment. I teraz pytanie. W które konstelacje warto tak naprawdę inwestować? Ja osobiście uważam, że jedynka to praktycznie must have. Nie mówię, że bez tego się nie da, ale to po prostu znacznie, ale to znacznie ułatwia po prostu korzystanie z niego. Jeśli masz możliwość, możesz się zatrzymać na C2, to również bardzo pomoże w jego korzystaniu. Lub jeśli chcesz losować dalej, to wtedy zdecydowanie polecałabym już iść do C6. Ja osobiście jestem osobą, która chyba po raz pierwszy będzie próbowała zdobyć na jakiejkolwiek postaci C6, więc jeśli oglądasz ten poradnik jeszcze przed tym, jak jego baner wyszedł, to serdecznie Cię zapraszam do obserwowania i koniecznie oglądaj live'a lub odcinek, jak już powstanie, jak właśnie po niego losuję. Nie wiem jeszcze, na której konstelacji się skończy, bardzo bym chciała, żeby na C6, ale nie ukrywajmy, że będzie to masakrycznie trudne. Natomiast ponieważ jest to moja ulubiona postać, ja uważam, że zdecydowanie warto. Jeśli chodzi o Teamy Newvilleta, zdecydowanie ten jest moim ulubionym i ukochanym. Jak widzicie, mamy tutaj Nahidę, która nakłada nam Dendro Damage, Kuki, która heala, ale przy okazji pomaga nam z reakcją, Furinkę, która świetnie boostuje, ale jednocześnie jest drugą postacią Hydro, przez co boostujemy sobie od razu jego HP, bo jeśli nie wiedzieliście, dostajemy wtedy tutaj 20% więcej HP oraz samego Newvilleta. Robimy tutaj Hyper Bloom'a, który nie ukrywam, że moim zdaniem jest jedną z najsilniejszych chwili obecnej reakcji w grze i tak dalej, tak uważam, mimo że już jakby trochę czasu od Dendro odkąd weszło, minęło. Ja osobiście takim teamem bez problemu niszczę Abyssa. Natomiast jest masa tak naprawdę teamów, które nie mogę Wam pokazać z tego względu, że najzwyczajniej w świecie nie posiadam niektórych postaci. Więc to jest ranking teamów i jak widzicie, nawet tutaj jest bardzo podobny team, tylko że z Kazuszką mi się osobiście gorzej sprawdza z tego względu, że no jednak tutaj HP ma dość spore znaczenie, ale jeśli ktoś chciałby wypróbować, to jak najbardziej można.
Dodatkowo osobiście wielokrotnie korzystałam z tego teamu, który tutaj myślę, że również bardzo fajnie działa. Przede wszystkim Kazuha tak naprawdę boostuje wszystkich damage, Bennett pomaga z reakcją Vaporize i kontrolą HP, dodatkowo boostuje atak, no bo wiadomo, no i Xiangling zdecydowanie tutaj nakręca tą reakcję Vaporize'a. Więc ja osobiście polecam mega te dwa teamy, aczkolwiek wiem, że niektórzy wręcz przychodzą do mnie na live i pytają: ale jak to? Team bez Shieldera z Newviletem? Jak to możliwe? No słuchajcie, mi się udaje, mi działa, mi się w ten sposób sprawdza, aczkolwiek pokażę Wam o różne testy teamów, jakie tylko jestem tutaj w stanie z Newviletem, bo tak jak mówię, nie mam dokładnych postaci, większość poleca z nim Jongliego albo Baiju. No ja niestety nie uzdobyłam ani jednej, ani drugiej postaci, więc pokażę Wam mniej więcej, jak bije mój Newvilet, co nie zmienia faktu, że oczywiście możecie się również inspirować innymi teamami. Także mam nadzieję, że to Wam pomogło. Jeśli tak, to koniecznie zostaw kciuka w górę w dzisiejszym odcinku. No i subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robisz. Nie ukrywam, że bardzo, ale to bardzo chciałabym też podziękować wszystkim moim wspierającym kanał i mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej. Jeśli chcesz dołączyć do takiego grona, to będzie mi bardzo miło. Link masz w opisie z instrukcjami, o co chodzi. I tak. Dajcie mi znać, jak Wasze losy, czy zdobyliście w pierwszej turze, czy dopiero teraz będziecie losować po Newvileta. Do zobaczenia wkrótce. Pa, pa!